sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kanale WarNews.pl. Wracamy po nieco dłuższej przerwie wynikającej z mojej choroby, ale proszę Państwa, dzisiaj moim i Państwa gościem pierwszy raz na naszym kanale Kacper Kita, redaktor Nowego Ładu. Witam Cię serdecznie, Kacprze. Witam serdecznie, Mateuszu, dzięki za zaproszenie i witam wszystkich widzów WarNews. Kacper, ja zawsze z wielką ciekawością czytam informacje, które podajesz na swoich mediach społecznościowych dotyczące Francji i właśnie o Paryżu chcielibyśmy porozmawiać, bo obserwuję, wyprowadź mnie z błędu, zmianę retoryki Emmanuela Macrona i Francji do wojny na Ukrainie. Z czego ona wynika? To jest nagła zmiana, czy to jest jednak długofalowa polityka, sztuka wojenna Emmanuela Macrona? Tak, rzeczywiście zmiana ma miejsce. Widzimy, że prezydent Emmanuel Macron postanowił wejść w rolę takiego pewnego jastrzębia w sprawie Ukrainy, przynajmniej retorycznie, chociaż Macron broni się przed zarzutami tego, że za mało pomaga Ukrainie, do tego zaraz przejdę. Myślę, że wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, na pewno Macron moim zdaniem widzi, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, widzi, że w Stanach Zjednoczonych mamy pad w sprawie wysyłki dalszej broni i amunicji dla Ukrainy, widzi, że może według sondaży powinien za kilka miesięcy wygrać wybory Donald Trump, który może być w Europie postrzegany jako mniej wiarygodny sojusznik, a przede wszystkim, który będzie dążył do tego, żeby wywierać presję na państwa europejskie, państwa europejskie będące członkami NATO, żeby zwiększały swoje własne wydatki na zbrojenia, który może bardziej w taki szantażowy sposób podchodzić do ich ochrony przed Rosją i szerzej może być bardziej sceptyczny wobec zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych w Europie. No i tutaj Trump nie jest jakimś wyjątkiem. Widzimy, że generalnie amerykańskie społeczeństwo robi się bardziej sceptyczne wobec zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych w Europie przeciwko Rosji. To wszystkie sondaże to pokazują, że to spada zarówno wśród zwolenników republikanów, jak i zwolenników demokratów w stosunku do tego, co było jeszcze kilka, czy tym bardziej kilkanaście lat temu. No i Macron ewidentnie widzi, moim zdaniem, tutaj przestrzeń do tego, żeby wejść żeby wykorzystać tę sytuację do budowy tej słynnej autonomii strategicznej i do przedstawiania Francji jako komplementarnego lub alternatywnego gwaranta bezpieczeństwa w Europie wobec Stanów Zjednoczonych, jako tego państwa, które ma relatywnie dużą armię, przede wszystkim ma broń atomową, i jako jedyne państwo Unii Europejskiej, które też zwiększa swoje wydatki na zbrojenia. Emmanuel Macron, kiedy zostawał prezydentem w 2017 roku, te wydatki, roczny budżet wojskowy Francji wynosił 32 miliardy euro. Wraz z przegłosowanym w zeszłym roku kolejnym zwiększeniem tego budżetu do 2030 roku ma to już być 69 miliardów, czyli ponad dwukrotnie więcej. Co więcej, warto zaznaczyć, że to zwiększenie poparła praktycznie cała klasa polityczna francuska, mimo bardzo głębokich podziałów we Francji wewnętrznych, to wszyscy poza najbardziej radykalną lewicą antynatowską i pacyfistyczną, poza Francją Niepokorną i komunistami, zagłosowali za tym, czyli zarówno Marine Le Pen, zarówno centroprawicowi republikanie, jak i cały też wielonurtowy obóz Macrona, jak i również socjaliści się tutaj wstrzymali, więc nie byli przeciw. Więc to jest kierunek, w którym ewidentnie francuskie państwo idzie, żeby wydawać więcej na zbrojenia. No i Macron chce być postrzegany jako taki właśnie potencjalny przywódca całej Europy w kontekście militarnym. No i mamy tutaj również kwestię zacieśniania współpracy unijnej na tym polu. Macron od kilku lat wyraźnie powtarza, zwłaszcza od wybuchu wojny na Ukrainie, że
Europa powinna odbudować swój przemysł zbrojeniowy, że europejskie państwa powinny kupować przede wszystkim w Europie. To jest oczywiście częsty taki zarzut pod adresem również Polski, że Polska właśnie kupuje w Stanach Zjednoczonych czy w Korei Południowej. Widzimy kilka dni temu kolejne projekty przedstawione przez Komisję Europejską, zgodnie z którymi miałyby państwa unijne dążyć do tego, żeby w ciągu kilku lat przestawić się na kupowanie sprzętu wojskowego, amunicji w znacznie większym stopniu właśnie w Europie, co oczywiście byłoby korzystne dla francuskiego przemysłu. Pytanie zresztą, czy on w ogóle byłby w stanie udźwignąć, żeby zwiększać cały czas swoją produkcję, ale na pewno Macron będzie dążył do tego, żeby jak najwięcej państw unijnych czuło się zobligowanych do tego, żeby kupować właśnie we Francji w ramach takiej właśnie europejskiej solidarności swój sprzęt. No i myślę też, że Macron w kontekście specyficznie wojny na Ukrainie chce bardzo uczestniczyć w jakichś ewentualnych negocjacjach dotyczących zamrożenia lub zakończenia tego konfliktu. Myślę, że on tą wypowiedzią o potencjalnym wysłaniu wojsk europejskich, w tym francuskich, na Ukrainę, ewidentnie chciał zaznaczyć swoją obecność, ponieważ on, myślę, bardzo chce uniknąć sytuacji, w której o rozstrzygnięciu tego konfliktu decydują negocjacje amerykańsko-rosyjskie ponad głowami Europy Zachodniej. Macron bardzo chce być przy stole i chce, myślę, w ten sposób zaznaczyć swoją podmiotowość zarówno wobec Stanów Zjednoczonych, które przecież ewidentnie nie stosują tej samej retoryki tutaj. Macron chciał zaznaczyć swoją, że on może mieć inne zdanie od nich i że on może być elastyczny. On zawsze bardzo chce zaznaczyć swoją elastyczność, zarówno w polityce zagranicznej, jak i wewnętrznej. Jego ulubione sformułowanie momentum w tym samym czasie, jednocześnie. I może chciał zaznaczyć, że może być zarówno, powiedzmy, ostrzejszy wobec Rosji, jak i to, z czego było znane wcześniej, że może być bardziej koncyliacyjny wobec Rosji niż Stany Zjednoczone, ale że może na tle Amerykanów, którzy się wahają, gdzie może wygrać Trump i tak dalej, że może być bardziej konfrontacyjny, przynajmniej retorycznie, a z drugiej strony na pewno chciał wysłać sygnał do Rosji, taki eskalacyjny również właśnie, myślę w kontekście tych negocjacji, żeby na Putina wywrzeć presję, żeby myślał bardziej, że no skoro ty co jakiś czas nam grozisz bronią atomową, to czemu my nie mamy ci zagrozić, że też czymś, czego no prawie na pewno nie zrobimy, ale zaznaczyć, że mamy taką kartę, tak? Czyli wysłać żołnierzy swoich na Ukrainę. Myślę, że Macron chciał zaznaczyć swoją obecność również wobec Rosji i chciał wywrzeć presję na Putina, żeby on myślał bardziej kategoriami właśnie tego, żeby siąść do jakichś negocjacji, niż żeby dalej myśleć kategoriami podporządkowania sobie Ukrainy militarnie. Myślę, że no i wtedy oczywiście Macron w takich negocjacjach chciałby brać obok Amerykanów Rosjan i samych Ukraińców udział. Kasper, mnie jeszcze interesuje bardzo jedna kwestia i chciałbym, żebyś naszym widzom to opowiedział, bo mam wrażenie, wyprowadź mnie oczywiście z błędu, jeżeli się mylę, że Macron wyszedł także przed szereg w kontekście jednego frontu z Berlinem, bo ta linia, oni zawsze od początku tego konfliktu współdziałali razem, te komunikaty były przekazywane wspólnie na osi Paryż-Berlin. Dzisiaj w mojej ocenie jest trochę inaczej. Czy on też wychodzi przed szereg, pokazując, że jest może silniejszym graczem właśnie w kontekście wojny na Ukrainie niż Berlin? Tak, zdecydowanie tak, to jest też istotny czynnik, dobrze, że na niego zwracasz uwagę, ponieważ widzimy, że te relacje francusko-niemieckie w ostatnich kilku latach są najgorsze od dłuższego czasu. Oczywiście dalej nie są jakieś fatalne, są poprawne. Natomiast widzimy, że raz na poziomie osobistym między Macronem a Scholzem nie ma takiej dobrej chemii, jaka bywała wcześniej, na przykład między Merkel a Sarkozym, czy kiedyś między Helmutem Kohlem a François Mitterrandem, ale mamy też takie różnice strategiczne. Na przykład Niemcy wycofały się z energetyki atomowej już całkowicie, a Macron, o ile też zaczynał w 2017-18 roku jako polityk, który wycofywał się, zamknął kilka elektrowni atomowych, to później dokonał takiego zdroworozsądkowego zwrotu o 180 stopni i stwierdził, że nie, że jednak energetyka atomowa jest niezbędna
jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej, jest jak najbardziej ekologiczna i przeciwnie, ogłosił nuklearny renesans i nie tylko ogłosił, że otworzy z powrotem te elektrownie, które zamkną, ale że będzie Francja budować kolejne i również, że Francja będzie chciała swoją technologię intensywnie eksportować i że będzie chciała budować elektrownie atomowe w innych krajach, czy europejskich, czy pozaeuropejskich, co zresztą w kontekście relacji polsko-francuskich też jest istotne, podczas gdy Niemcy poszły w zupełnie przeciwnym kierunku i Niemcy na poziomie unijnym, w kontekście tym wiemy, że dzisiaj bardzo ważnym polityki klimatycznej, stoją raczej na stanowisku, że nie, że energetyka atomowa nie jest wcale ekologiczna i nie jest przyszłością Europy. I również w kontekście wojny na Ukrainie widzimy, że Macron chciał zaznaczyć swoją podmiotowość tutaj i myślę, że on widzi, że Niemcy mają złą prasę, są postrzegane jako ten najbardziej zwlekający, powiedzmy, z pomocą dla Ukrainy, na przykład w kontekście tych słynnych Taurusów, że tutaj kanclerz Scholz ich nie chce wysłać. I Macron, który oczywiście tak też jest często negatywnie postrzegany, myślę, że on chciał właśnie zrzucić z siebie ten wizerunek tego, który za mało Ukrainie pomaga. Kilka dni przed tą wypowiedzią głośną jego przyjął prezydenta Zełenskiego w Pałacu Elizejskim, obiecał, że w tym roku prześle 3 miliardy euro pomocy militarnej pomoc militarną wartą 3 miliardy euro dla Ukrainy. Zdecydował się też inaczej niż to robił wcześniej opublikować listę amunicji i sprzętu wojskowego, który został wysłany Ukrainie przez Francję między początkiem wojny a wrześniem 2023 roku, rozpisaną i oprzacowaną na 3,8 miliarda euro, co również potwierdziła strona ukraińska, ewidentnie w sposób uzgodniony z Francuzami, że Francuzi się bardziej tą wypowiedzią Macrona, bardziej niż Niemcy również, tak? A Ukraińcy w zamian za to potwierdzili, że jak najbardziej Francja nam wcale tak mało chilońskiego, skądinąd niemieckiego, były prawda, niedoszacowywały znaczące kilkukrotnie pomoc francuską, chociaż rzeczywiście nadal jest to znacznie mniej niż Amerykanie i ciężko tutaj mówić o tym, że Francja miałaby Amerykę zastąpić. No niemniej Macron na pewno stara się zrzucić z siebie ten negatywny wizerunek, również w kontekście niemieckim. Zwróćmy uwagę, że w ostatnich dniach Macron również udał się do Pragi i tam, czyli znów na taki trochę przedsionek Niemiec, no bo przecież Praga i historycznie jest to obszar wpływu niemieckiego i dzisiaj jest to kraj raczej z niemieckiej strefy wpływów, Czechy, a Macron tam pojechał po to, żeby zarzucić, że nie należy być tchórzami w sprawie Ukrainy, prawda, co ewidentnie było kierowane pod adresem Niemiec. W Pradze zresztą też jakiś czas temu kanclerz Scholz występował w tym samym miejscu, więc to też symboliczne. I zaraz minister obrony niemiecki Pistorius się odgryzł Macronowi, więc ewidentnie mamy tutaj takie napięcia na tej linii niemiecko-francuskiej. Myślę też, że to się może przekładać na politykę wewnętrzną, ponieważ z tego, co się słyszy, to kanclerz Scholz stawia taki opór w sprawie Taurusów również dlatego, że on sobie kalkuluje, że jeżeli ma powalczyć o utrzymanie się władzy, a w Niemczech wybory będą już za półtorej roku, to najprędzej na takiej karcie antywojennej, że ja tutaj, prawda, wstrzymywałem Niemcy przed udziałem w wojnie przeciwko Rosji, która byłaby bardzo niedobra. Niemcy wiemy też, że są straumatyzowane z oczywistych przyczyn historycznych i niemieckie społeczeństwo takiego zaangażowania militarnego pewnie by nie chciało. Francuzi też oczywiście by raczej nie chcieli, niemniej no, francuskie społeczeństwo prędzej można tutaj w tym kierunku urabiać. I jak popatrzymy sobie na badania, to polityka zagraniczna jest tym obszarem działalności Emmanuela Macrona, który jest najlepiej oceniany przez Francuzów i to dość wyraźnie. Jak się popatrzy, badanie zresztą przeprowadzone już po tej wypowiedzi. Kilka obszarów. Jak oceniasz prezydenta? Ogólnie pozytywnie pracę Macrona ocenia 31%, negatywnie 69%. I na przykład politykę gospodarczą ocenia pozytywnie tylko 30%, ale politykę zagraniczną ocenia już pozytywnie aż 42%. I dokładnie jest to stwierdzenie, że Emmanuel Macron dobrze broni interesów Francji za granicą. 42%, więc znacznie powyżej
wyżej wszystkich innych obszarów jego działalności. I dla Macrona on już któryś kolejny raz chce moim zdaniem wchodzić też wewnętrznie w pozycję takiego męża stanu, który tutaj, prawda, rozmawia z tymi największymi na świecie, zabiega o interesy Francji za granicą i to odwraca uwagę od tych problemów wewnętrznych, czy gospodarczych, czy związanych z imigracją i islamem, czy tych wszystkich napięć różnego innego rodzaju, które mamy we Francji. I ta wypowiedź też oczywiście się odbiła. 52% rozmawiało ze znajomymi na temat słów Macrona Francuzów o wysyłce żołnierzy na Ukrainę w ciągu ostatniego tygodnia i oczywiście zdecydowana większość jest przeciwko tak mocnemu zaangażowaniu, niemniej 27% deklaruje, że gdyby była taka europejska misja, to by ją poparli, europejska misja militarna na Ukrainie, a jest tam wprost pytanie powiedziane, że było, że po prostu wysłanie żołnierzy boots on the ground, prawda, a 22% gdyby to była misja tylko francuska, więc no mimo wszystko nie jest to aż tak mało, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że 10 lat temu, kiedy Putin zajmował Krym, to tylko kilkanaście procent Francuzów popierało wysyłkę broni Ukrainie przeciwko Rosji, tak, więc wtedy było to mniej, a poziom zaangażowania znacznie mniejszy, tak, wysyłka broni w porównaniu z hipotetycznym oczywiście wysłaniem żołnierzy na Ukrainę, więc myślę, że tutaj również w tym kontekście niemiecko-francuskim trzeba brać pod uwagę, że francuskie społeczeństwo jest bardziej niż niemieckie podatne na to, że prezydent powinien właśnie być zaangażowany międzynarodowo i może powie coś kontrowersyjnego, może się nawet z tym nie zgadzam, ale jest głośno o nim, o Francji, on tutaj, prawda, dyskutują z nim Biden i Putin, prawda, jest to coś, myślę, co Macron też chce wewnętrznie wykorzystywać. Kasper, ja robiąc dzisiaj poranną prasówkę, napotkałem na pewien artykuł we francuskich mediach. Macron rzeczywiście dalej tą swoją retorykę w kontekście wojny na Ukrainie kontynuuje, bo pojawiła się informacja, że na spotkaniu z przedstawicielami partii parlamentarnych stwierdził, że gdyby Rosjanie zajęli Kijów lub Odessę, to niewątpliwie ta ingerencja wojsk europejskich powinna się odbyć, ale spójrzmy na mapę Europy nieco inaczej, bo rozmawiamy głównie na temat Ukrainy, a w kontekście sztuki wojennej Macrona pojawiły się także inne punkty na mapie, które też warto omówić. Mówię tutaj chociażby o Mołdawii, Armenii czy Afryce. W kontekście Mołdawii przecież też padły mocne słowa na spotkaniu z panią prezydent tego kraju. Tak. Macron pojechał tam i deklarował, że wzywa wojska rosyjskie, siły rosyjskie, czyli no, ci, którzy kontrolują Naddniestrze separatystyczne, do opuszczenia właśnie legalnych granic Mołdawii. Mamy też, pamiętajmy, zwiększenie zaangażowania militarnego francuskiego w sąsiednią Rumunię o kolejne kilka tysięcy żołnierzy. Francja. Kasper, a wejdę ci w zdanie, bo wczoraj tak. Dostaliśmy informację, że było spotkanie z panią prezydent Mołdawii i padła deklaracja o misji szkoleniowej, wojskowej na terenie Mołdawii właśnie. Tak. Więc to jest, to jest ewidentnie zwiększenie zaangażowania francuskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. No a Rumunia to jest im oczywiście per procurem też Mołdawia. No to jest tradycyjny, no najbardziej tradycyjny z krajów naszego regionu obszar zainteresowania francuskiego, również przyczyn kulturowych. Rumuni sami się identyfikują z tym dziedzictwem romańskim, jak sama nazwa ich kraju wskazuje. Wielu wybitnych Rumunów, jeżeli emigrowało na przykład w okresie komunistycznym na zachód, to właśnie do Francji, Siohon, Ionesco i tak dalej, ale zostawiając, czy Mircea Eliade, ale istotne jest na pewno to, że rzeczywiście Francja zwiększa swoje zaangażowanie militarne w Rumunii i potencjalnie również w Mołdawii. No te misje szkoleniowe to jest coś, o czym się mówiło również w kontekście ukraińskim, tak? Jak minister spraw zagranicznych Séjourné miał doprecyzować te deklaracje Macrona, no to właśnie mówiło o tym, że można by wysłać saperów, ekspertów od wojskowych, od cyberbezpieczeństwa, którzy mogli prowadzić również operacje w tej sferze z Ukrainy, ale właśnie również można by szkolić ukraińskich żołnierzy na Ukrainie.
nie tak jak teraz są szkoleni we Francji czy w innych krajach europejskich, ale że właśnie bezpośrednio francuscy żołnierze szkoliliby ukraińskich żołnierzy na Ukrainie. Więc myślę, że tak, że to jest kolejny sygnał o tym, że Macron chce zwiększać swoją obecność. Wspomniałeś o Afryce, no i myślę, że to zwiększanie zaangażowania w Europie Środkowo-Wschodniej no wynika również z tego, że w Afryce to generalnie Francji Macronowi szło raczej słabo. To też wynikało z tego, że po prostu kolejne te kraje afrykańskie no były nastawione w sposób bardzo negatywny wobec Francji, rządy części tych krajów typu Burkina Faso, no i francuskie elity, myślę, doszły do wniosku, że no nie ma, że im się po prostu nie opłaca na siłę utrzymywać swoich wojsk, swojego zaangażowania tam, gdzie są niemile widziani. Oczywiście to zaangażowanie w Afryce dalej jest duże, ale myślę, że jest taka potrzeba szukania alternatywnych kierunków i tutaj oprócz naszego regionu, gdzie to jest na razie nie na jakąś wielką skalę, ale się rozwija, jest jeszcze też Estonia, tam też są francuscy, tam też jest francuska obecność wojskowa. Warto wspomnieć o Indo-Pacyfiku, ponieważ Indie to jest kraj, z którym Francja bardzo mocno w ostatnich latach stara się rozwijać współpracę, również dlatego, że Indie i Francja są dwoma takimi największymi krajami, czy najsilniejszymi krajami gospodarczo, ale również pod względem posiadania broni atomowej, które chcą w tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, dominującej porządek międzynarodowy, zachowywać względny dystans. Znaczy jednym i drugim jest oczywiście bliżej do Amerykanów, ale jedni i drudzy nie chcą wchodzić w pełni w ten konflikt po stronie amerykańskiej. I tutaj widzimy podobne, myślę, podejście do takie strategiczne, do tego, że właśnie kraje tego typu powinny, że nie powinno być tak, że będzie świat dwubiegunowy, tylko kraje tego typu jak Francja i Indie chcą bardzo liczyć się również w takim świecie bardziej wielobiegunowym w tym układzie międzynarodowym, ale również mamy tutaj zwiększającą się współpracę militarną. Narendra Modi, premier Indii, wieloletni już, bo już 10 lat mu stuknie w tym roku, jak jest premierem, był w zeszłym roku na 14 lipca na Święcie Bastylii gościem uroczystym parady wojskowej corocznej w Paryżu, z wielkimi honorami został przywitany i również jak patrzymy sobie na sprzęt wojskowy francuski, to on bardzo mocno jest eksportowany właśnie do Indii i tam Francuzi już doganiają Rosjan, jeśli chodzi o ilość, poprawniej powiem, sprzętu sprzedawanego wojskowego do Indii i rywalizują właśnie z Rosjanami i Amerykanami we współpracy militarnej z Indiami, więc no i trzeba też pamiętać o ich obecności militarnej na Indo-Pacyfiku jeszcze postkolonialnej, tak, tym, że Francja ma te swoje wyspy i na Oceanie Indyjskim, i na Oceanie Atlantyckim, i na Oceanie Spokojnym, wszędzie Francja ma swoje bazy wojskowe i to również w kontekście tej współpracy z Indiami i również w kontekście zaangażowania w ogóle w świecie jest istotne. Kacper, na koniec pozwolę sobie trochę zadać pytanie, tak jak to było formułowane w 1918 w Wersalu. Sztuka wojenna Macrona, a sprawa Polska. Jak na ta polityka Francji będzie, może oddziaływać na nasz kraj, na nasze to warszawskie podwórko? No na pewno moim zdaniem no trzeba myśleć o, być otwartym na perspektywę współpracy militarnej z Francją. Oczywiście nie traktując tego jako czegoś wrogiego wobec współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, czy również z Koreą Południową, ale myślę, że po prostu nie powinniśmy wkładać wszystkich jajek do tego samego koszyka i powinniśmy dążyć też do tego, żeby takie zdrowe mechanizmy rywalizacyjne się pojawiały między różnymi naszymi potencjalnymi dostawcami, oczywiście starając się też swój własny przemysł zbrojeniowy najlepiej rozwijać. Niemniej myślę, że generalnie to zwiększenie zaangażowania zarówno na poziomie takim finansowym, to, że Francja wydaje więcej na zbrojenie, jak i na poziomie społecznym, to, że to ma poparcie społeczne generalnie i że Francuzi się w większym stopniu akceptują to zaangażowanie niż,
militarne swojego państwa, to jest coś pozytywnego, ponieważ no w naszym interesie jest, żeby angażować militarnie jak najwięcej liczących się państw w Polsce, w naszym regionie, zgodnie ze starą dewizą civis pacem parabellum, tak? Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny i mieć jak największą obecność wojskową państw sojuszniczych i jak najwięcej sprzętu uzbrojenia, ale też jak najwięcej kierunków, z których możemy dostać pomoc w razie oczywiście, daj Boże, nigdy nie mającej miejsca agresji, no to jest oczywiście pozytywne, tak? I myślę, że trzeba zachęcać państwa Europy Zachodniej do tego, żeby po prostu angażowały się w naszym regionie, żeby opowiadały się jednoznacznie, że przyjdą z pomocą swoim sojusznikom, w tym Polsce, w razie agresji rosyjskiej. I myślę, że tutaj no Francja jest krajem, w który jesteśmy w stanie w tym kierunku krok po kroku przeciągać. Oczywiście nigdy Francuzi nie będą patrzeć na Rosję aż tak jak my. Niemniej no, na pewno wojna zmieniła to podejście społeczne, tak? No dzisiaj mieliśmy kilka tygodni temu pytanie o stosunek do Rosji jako takiej, no to tylko kilkanaście procent, bodajże 18% Francuzów deklarowało pozytywny stosunek do Rosji, gdzie przed wojną byłoby to znacznie, znacznie więcej, 82% deklarowało negatywny. Więc też warto podkreślić, że jak rozbijemy sobie to na elektoraty poszczególnych partii, to we wszystkich partiach od prawa do lewa jest przynajmniej 39-40% zwolenników tych partii, którzy deklarują negatywny stosunek do, którzy nie tylko deklarują negatywny stosunek do Rosji, ale deklarują też poparcie dla wysyłki broni dla Ukrainy. To jest przynajmniej 39-40%. Jeśli chodzi o negatywny stosunek do Rosji, to wśród zwolenników każdej z partii jest to większość. Więc myślę, że to podejście i do Rosji, i do zaangażowania militarnego Francji, no bądź co bądź przeciwko Rosji, się zmieniło w kierunku, który jest z naszego punktu widzenia jak najbardziej pożądany. No więc myślę, że należy to odbierać pozytywnie, no i należy myśleć jak najbardziej o tym, żeby współpracę również militarną, energetyczną z Francuzami rozwijać na zasadzie takiej właśnie komplementarności, tak, że biorąc pod uwagę to, że Amerykanie mogą sami chcieć, żeby Europejczycy w większym stopniu zapewniali sobie swoje własne bezpieczeństwo, należy również szukać jak najwięcej kierunków alternatywnych, uzupełniających tę współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i myślę, że w tym kierunku należy iść. Kacper, bacznie przyglądamy się temu, co dzieje się we Francji, w Paryżu. Państwa, jeżeli interesujecie się tym tematem, odsyłam na media społecznościowe Kacpra, odsyłam oczywiście do moich koleżanek i kolegów z Nowego Ładu, link do wszystkich mediów społecznościowych znajdziecie w opisie tego filmu, no i zachęcam oczywiście do zasubskrybowania kanału WarNews.pl, a moim i Państwa gościem był Kacper Kita, Nowy Ład. Bardzo Ci serdecznie, Kacper, dziękuję za poświęcony czas. Dzięki serdecznie, Mateusz, do usłyszenia. Sponsorem programu były Militaria.pl.